historia tego chóru jest przepiękna, dlatego że jest bardzo długa, bo chór właśnie w tym roku obchodzi jubileusz, 90 lat temu. Uważa się, że powstał ten chór. Jeden z najstarszych akademickich zespołów w Polsce. Tutaj śpiewał Jan Kiepura, tutaj śpiewała Jadwiga Rappe. W chórze przeważnie są studenci uniwersytetu naszego, ale nie tylko. Czasami już absolwenci, doktoranci, tak, także mamy od 18-19 lat do 50 par. Zostaliśmy zaproszeni, co dla nas jest zaszczyt wielki, do zaśpiewania hymnów. I to nie tylko polskiego hymnu, również greckiego oraz 15 uczestników tego wspaniałego przedsięwzięcia sportowego. Prawdę mówiąc, już nasiąkłem tym, że będę występował. Także myślę, że jakiejś nadmiernej tremy nie czuję. Szczerze mówiąc, chyba jeszcze tak bardzo to do nas nie dociera. Jeszcze przed taką publicznością nigdy nie występowaliśmy. A poza tym jest to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Drugi raz się to za naszego życia nie przydarzy, żeby się Mistrzostwa Europy odbywały w Polsce.